Tak, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. Pana Przewodniczącego, proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja obrady rozpoczęła o godzinie 17 w dniu 10 grudnia. Uczestniczyło 6 członków komisji. Ustalono następujący porządek obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją. Dyskusja zamknięcia obrad. Komisja przyjęła też uwagi protokół z posiedzenia ostatniej komisji oraz rozpatrzyła 5 pism, które przyjęła do wiadomości. Jedno z tych pism to było pismo Straży Miejskiej. Chodzi o to, ażeby na rok 2014 wskazać miejsca specjalnie wymagające specjalnej kontroli. Komisja stwierdziła, że zaproponowała, ażeby przedłużyć te same miejsca, które były w 2013 roku, zostały objęte tymi specjalnymi kontrolami. Natomiast radnym tutaj przedstawiamy sprawę i prosimy, że jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś miejsca, które by wymagały tych specjalnych kontroli, to prosimy o zgłaszanie. Komisja rozpoczęła dyskusję, szczególnie uwzględniając rozmieszczenie pojemników na odzież używaną, które blokują chodniki, czasem leżą na jezdni przewrócone, po prostu tak poniewierają się podziałka. Okazuje się, że jest to... Proszę? Okazuje się, że jest to firma Widmo, która nie ma możliwości jej uchwycenia i Straż Miejska tylko powiedziała, że jeżeli leży na ulicy czy na chodniku, należy powiadomić o tym Ziki przyjeżdża i zabiera. I tak się to kończy, dlatego że nie ma kontaktu w ogóle z tą firmą. I po wyczerpaniu tematów komisja o godzinie 18 zakończyła obradę. Ja mam taką prośbę do pana przewodniczącego, żeby straży, bo przeważnie straży, no i policji, bo naprawdę zaczynacie robić bardzo niebezpiecznie, dlatego się wczoraj... Wczoraj na Wysołu pod blokiem 19, jak na dobrze do szkoły, co się tam idzie, dostaje spalone 3 samochody. Także naprawdę już coraz gorzej się to przecinają opony normalne. U mnie na parkingu po 10 wyszedłem na lekta, które moje nie były przecięte. A ty wie, czy opony by potrafią przecięte noże, czy jakieś mocne, bo czy tam jest to. No i jest to troszkę, oni niech się zajmują troszkę tymi parkingami, o to prosić, żeby... Bo oni, ja wam też powiem straż, co robią. Oni tylko czekają, bo jest na przykład na Bujaka, jak jest do przedszkola, tam jest, nie ma pobocza. I tam przyjeżdżają studenci przeważnie w sobotę najwięcej. I stoją tymi samochodami, nie mogą wjechać już pod szkołę, bo nie ma gdzie się pojechać. Jadą w stronę przedszkola, Bujaka i stawiają na tej trawie. A ci przychodzą, może chyba ze 2 godziny spisywali, mandaty dawali tym się interesują. Naprawdę jest to zgroza. No jest to zgroza z tą stroną. Jeżeli się oni zajmą na Nowoczesny Świat. No ale uważa pan, że to jest w porządku, że stają na trawie? Nawet nie ma gdzie stanąć. No nie do. No skoro nie ma, to nie wolno wjechać. No ale jedno. No to no nie, no, ale to nie w tym rzecz. Tylko, a dlaczego dali jak tu maksudy złapił, że tu stoi, a czemu nie złapali tych, co podpalali samochody? Tak się będziemy przekonać. No to przykroni nie mogą stać przy każdym samochodzie. Przy każdym. I czekać, że ktoś przyjdzie i będzie przecinał oponę. Ale proszę pana, to w ogóle nie goni wyścigu samochodu, nie widzi pieszych. Bo ja jakbym tak zbudowany, jak ta pani jest jedna strażniczka, to naprawdę no, ja bym się nie dowiedział kogo, a tak to biadny przewróci tak z nim razem, bo chyba może pan. Co to jest za strażnik? No to jest służby. No to jest służby. Niech weźmie. Można?
Pan Sarnecki, znaczy ja chciałem powiedzieć tutaj a propos tego, że, co mówi pan Kaju, że faktem jest, że Straż Miejska jest straszliwie niewydolna. Ja dam ten jeden przykład, to prawda, to miałem powiedzieć przy okazji Komisji Zieleni, ale to był kontakt ze Strażą Miejską. Miesiąc temu zgłosiłem, że przy ulicy Estońskiej na prywatnej posesji, ale jest nielegalne wysypisko śmieci. I dzwoniłem do nich tydzień temu, czyli po ponad 3 tygodniach i powiedzieli mi, tak, mają sprawę i mogą mi powiedzieć numer interwencji. I to jest tylko tyle, i mają kontakt z właścicielem, cały czas to przerabiają i tak dalej. Ale tak jest ze wszystkim. Najczęściej albo do Straży Miejskiej nie można się dodzwonić, bo spada sygnał, a jak można złożyć interwencję, to nie reagują. A jak przyjmą interwencję, to się pytają, czy będę świadkiem w sądzie, bo tylko to ich interesuje, bo muszą się zabezpieczyć. A tak z ich strony własna inicjatywa nie istnieje. Przecież jak siedzi ulicą Estońską, to na górze tam, gdzie są te budki, to pan Leszek pije piwo od godziny 7 rano i oni, jeżeli tam są, to godzinie 15 albo 16. Taka ich praca jest. To jest akurat taki, pan Leszek, to jest tam miejscowy medal, gdzie koledzy. No, więc to tak wygląda mniej więcej działalność Straży Miejskiej na naszej dzielnicy, która wskazuje, że zupełnie można powiedzieć zbyteczna. No ale tym, co pan powiedział, to Straż Miejska podjęła działanie, ponieważ toczy się postępowanie w tej sprawie, o której pan mówił. Z tymi śmieciami? No tak, od miesiąca. No to się dobrze. A co pan myśli, że co, Straż przyjedzie i weźmie śmieć pod pachę? To znaczy, z tego co ja słyszałem, to owszem strażnicy miejscy likwidują, ale na terenie gminnym likwidują wysypiska. Nie, nic podobnego. To było zaskoczone. Nawet sprawozdanie podatku. Pan Kejnec. Pan Kejnec. Ja uważam, to jest jedna racja, że faktycznie pod tą gniazdą Bujaka jest tam właśnie weekend, jest tam właśnie jest tyle, a oprócz tam ciężko wyjechać nad mieszkańców, więc uważam, że tam powinna być nagonka. Na dałka, faktycznie mandaty będą tam się sypać. A druga sprawa jest to, że studenci palą tam i w takim miejscach jest zakaz palenia. I się chodzi z dziećmi małymi tam ze skutków, jak odbywają się takie tańce i śpiewy małych dzieci. Wychodzą z szkoły, natomiast jest chmura dymu i ważne, że z jednej strony powinni te mandaty dostać, bo naprawdę nie da się wjechać, nie da się mieszkańców na chwilę przejechać tym autem. Nigdzie, bo co tylko to się słyszy, tylko to przyjechał autem. No, zjechałem na sam dół, tam jak jest wjazd do szkoły, tam na sam dole są takie zakaz, znaczy tam jest taki między przedszkolem, a są takie pale, no, ale tam się da jakieś auto wcisnąć, żeby dziecko odprowadzić. Ale jak potem lecimy dziecko wprowadzałem, no to palą niemiłosiernie. Naprawdę powinien tam stać i cały czas normalnie mandat za mandatem, bo żeby w takim miejscu palić, no to ja się też dziwię, by pani dyrektor, że pozwala, bo to też jest, wydaje mi się. Ja uważam, że powinien stać pomnik. Bo to czy tak, taką sprawą jak jest podpalenie, to dalej to się musi zająć policja, to dane jest jakiś tam dział w policji prewencji, która tą siatkę rozpracowuje. Natomiast Straż Miejska to już nie zrobi, wydaje mi się. Natomiast oni powinni właśnie się typuje, jeżeli jest taka. Co weekend, i oni się nauczą, co weekend ich tam naprawdę kosić, i jeżeli chodzi o parkowanie, o palenie, no to tak, jest jeszcze druga strona. Ja popieram bardziej Straż Miejską, żeby jednak. Żeby jednak faktycznie tam. Panie przewodniczący Sarnecki, głos ma pan. Żeby właśnie jednak tutaj. Niech miasto zarabia po prostu na to studentach, skoro nie przestrzegają prawa. Natomiast ja mówię, jeżeli chodzi o takie właśnie podpalenia, to już jest jakby inna, to już jest dla policji, to dla takiej właśnie siatki, która to rozpasowuje, a za Strażnicka jakby niewiele to zrobi, więc to nie ma co się na nich złościć. Tak mówię tylko, żeby jednak zrobić ten porządek, tam właśnie miał prośbę do komisji, żeby jednak w te weekendy, jeżeli na przykład wieczorem, kiedy mamy te zajęcia, bo naprawdę jest tragedia. No dochodzi się dziećmi i tak palą, że po prostu się nie da, wchodzi się, wychodzi, no jak nie palący, to nic od razu przeszkadza. I tak, no, wydaje mi się, że to spokojnie to będzie po pokazji, że dziękuję. Pan... Ja, panie Zbyszku i szanowni państwo, odnośnie tych koszy na Łódzieszku używaną jest metoda taka, że natomiast na wszystkich tych koszach są dwa numery telefonu podane, pod które nikt nie odbiera. Natomiast ja miałem interwencję taką, mieliśmy w Piaskach, były poustawione bez waszej zgody na parkingu prywatnym. Ja zadzwoniłem na Straż Miejską właśnie na Kutwan i oni mi dali tu numer telefonu, bo to jest ta firma, Turpol przejęła to,
skielecka firma, na całej Polsce działa i daje mi na telefonu i właściwy telefon. Trwało to może za 20 razy dzwoniłem w sumie, bo mi jutro, pojutrze, w środę, ale w końcu po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach przysłano samochód, który dołożył jeszcze jeden kosz. Ja mówię, to było przez pomyłkę, ale do tygodnia wzięli te kosze, bo to nie żeby nam przeszkadzało, tylko że wokół tego się robi śmietnisko. Bo teraz, że te wieko, to klawo bardzo ciężko idzie, młodzi dzieci, ale starsze sobie nie podniosą i tak rzuci jedną śmieć, to później jakieś przejdzie dorzuca śmieci, więc tego się można. A nie, kiedy to było? Czerwiec, lipiec, sierpień, 3 miesiące. Na ostatniej komisji przedstawiciel Straży Miejskiej powiedział, że to jest firma Widmo, nie może. Oni mi dali, panie Jakuszku, oni mi dali, dał mi ten numer, dał mi dwa telefony, jeden telefon. To jest zlokalizowane. Proszę zobaczyć. Albo się pomylił, dał mi prawdziwy numer, ale można jeszcze w Turpo firma Cielecka, bo to wszystko są zasady dodatkowe. Na wszystko. Tak, się pan. Proszę zobaczyć. Chciałbym właśnie panie, pan Tadeusz powiedzieć, co chciałem powiedzieć, ponieważ na tych kierownika z są telefony. Ja miałem taką interwencję w szkółce szkolnej, ponieważ tam droga do kościoła jest zawalona poprzez dziwne kolejnikach zrobione i udało mi się zadzwonić do tej firmy, nawet nie wiedziałem, że ona jest Kielcach i nawet mi to dużo czasu nie zajęło. Zgłosiłem po prostu, bo ona podała numer kolejnika, bo tam była kolejniki, że po prostu prosiłbym o jako radny o częstsze opróżnianie tych kolejników. Oni to przyjęli, jak jest zakres, to nie wiem. To samo na Żydzie zgłaszał podobny problem mieszkaniec ulicy Bochenka. Tam stoją przy osiedlu Piaski Nowe, właściwie już poza osiedlu Piaski Nowe, dwa kolejniki, które stanowią pretekst do tego, żeby robić dzikie wysypisko. Ponieważ tam na ogół ludzie podjeżdżają samochodami, rzucają worki, mało kto tam w ogóle korzysta z tego, żeby rzucać odzież. No i też właściwie no, spisałem numer boczny tych pojemników. I też w tej prawie dzwoniłem, no i nie miałem problemu, no, żeby się tam zadzwonić, no ale to jest jak gdyby zgłosiłem reklamację, ale jaki jest efekt, no to tak gdyby mieszkanie jest chyba ocenia negatywnie, ponieważ bez przerwy wysłania na dyżur, żeby usunąć te kolejniki, jak się podejęło. Dziękuję. Pan przewodniczący Stany. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem powiedzieć jedno, że kamery na Piaskach zaczęły pracować. W tej chwili pracują 3 kamery. Mianowicie jest jeszcze jedna rzecz. Jest ułożona magistrala światłowodowa przez miasto od pętli tramwajowej aż do ulicy Wilickiej. No, czekamy, żeby Zikit teraz przełączył szybkie tramwaje z GPS-u właśnie na to sterowanie. Powinno się poprawić sterowanie nie tylko komunikacji tramwajowej, ale tak samo świateł. Przejść dla pieszych. Może uda im się tak samo wtedy rozwiązać lepiej skrzyżowanie Nowosądecka, Witosa, Użycka, bo tam jest źle, tam cały czas są korki. A gdyby powiesili kamerę jedną lub dwie, bo Zikit ma takie, to łatwiej byłoby im to wszystko może sterować i zaplanować to wszystko. Ja chciałem tutaj podziękować przede wszystkim zarządowi i Radzie, że poparła ten projekt. Po prostu z rzeczy niemożliwych są rzeczy możliwe, nam się po prostu uda. Dziękuję bardzo. Ja wracę do pana Brony. Skarbie radny, kochany, drogi, zastanów się co gadać. Bo wyjdzie do tego, co to i ja tak zrozumiałem, że skąd się wjechać do obcego miasta, to trzeba parking mieć przyczepę i dawać mi parking na przyczepę. My nie mówmy, żeby im dawać mandaty, tylko mówmy o tym, żeby były parkingi zrobione dla tych studentów. Jak on przyjedzie, pytam się, gdzie ma stanąć. Wujaka, co jest zrobione? Zagrodzone. Pytam się, co to jest? Co to są tam inni ludzie? Gdzie przychodzą? Na kurtwanu. My im płacimy za to, a oni się dzieci bawią. Gdzie się bawią? W parku się bawią. Nie my w imię czego. Niech się bawią za siatką. Tam są, trawa jest zeskoszona. I do czego? Nie myślcie, ludzie, jesteście młodzi. Wreszcie myślcie inaczej. Mówcie, że dlaczego te barierki robią do wejścia, tam na Wujak, ile jest miejsca? Nie, no bo to jest naprawdę młodzi jesteście, ale w ogóle wy nie myślicie, nic nie jest na wtedy, do przodu. Ale pan Krzysio akurat nie stawia bramek. A ty wiele ten radny tutaj dawać mandaty, to pan nie może gdzie indziej jechać, bo pan jest mieszkańcem i pan był tam na wtedy. No to gdzie jesteście do przyjęcia, tylko nie mają gdzie stanąć, przyjadą i stoją. Gdzie mają iść? Postawi na gdzie mam postawić ten samochód? Pytam się gdzie? To
Panie Kazimierzu, że to Pani tak powie... To nie jest żadne gadanie. To Pan mówi jak deweloper, że postawić budynki, tak jak Sumer Jański zbudował, znaczy dali w szkole, w gimnazjum dali studia, natomiast miejsc parkingowych widzieli, że nie ma, wiedział, że będzie miał studentów i o to nie zadbali, więc nie mówi, Pan mówi jak deweloper. Deweloper to samo, nasze dzieci stawiają budynki, natomiast nie robią miejsc parkingowych. No tak Pan mówi do mnie. No nie, no tak mówię, żeby mandaty dawać, nie. Mandaty. Ale stan miejski jest do respektowania prawa. Porządku. Tak? Porządku. Tak jest. No. I nie możemy mówić, jeżeli ktoś stanie na trawniku, że on może stać, bo on przyjechał do szkoły. Nie, ja nie powiedziałem, że on może stać, tylko on się tym zajmuje, żeby mandat wlepić. Nie, 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 musiała być interwencja i dlatego oni czekają. Oni czekają na tym przykładem. Jeżeli chodzi o to, na tych studiach, tak jak mówił Pan Kazimierz, zarabia gimnazjum numer 28. Skoro przyjmuje studentów, wynajmuje salę uczelni, to ich obowiązkiem jest zapewnić im miejsca parkingowe. W związku z tym jedyną sensownym rozwiązaniem jest to, aby dyrekcja zadbała o to, aby na czas weekendu były możliwości takiego parkowania, które nie łamałoby prawa. Bo inaczej to jest postawione na głowie. Natomiast jeżeli chodzi o palenie, tutaj co mówił Krzysztof, jest jeszcze jedno takie miejsce, może nie jedno, ale jedno, na które chciałem zwrócić uwagę, że przed wejściem do Bonarki często nie można wejść, bo ludzie palą. To jest plaga wszystkich tych galerii handlowych. Ale akurat ta jest na terenie naszej dzielnicy. Dlatego chciałbym... No nie, ale nie przy samym wejściu. Nie tak, że wchodzimy w chmurze dymu z dziećmi. I teraz, i czy jak tutaj jest od strony stacji benzynowej, od strony Kamińskiego, tam jest przystanek. I wszyscy, co idą od przystanku, wchodzą koło Węgliku, tam niektórzy sobie palą i wchodzi się w chmurze i wychodzi się w chmurę i dymu. Dlatego chciałem się zwrócić do zarządu, bo akurat Bonarka jest na naszym terenie, tam nas zapraszali, na tej naszej dzielnicy, zapraszali nas na otwarcie kolejnych tam jakichś miejsc, aby zwróciło się z prośbą o to, aby no, nie truli mieszkańców i przyjezdnych na terenie naszej dzielnicy w taki sposób perfidny bez względu. Pan radnemu też odpowiem na to, co zaraz panu powiem. Ja panu mam dopiero 76 lat. No i nie wiem, panie radny, jakbyśmy gdzieś stanęli z łopatą, gdzie jeszcze coś, czy by się pan nie zmęczył przy mnie. Nieważne tego. Proszę pana, mój tato mając 86 lat. Nie miał szczoteczki w zębach. Jednego mu zęba brakowało, co mu powiedział, nie miał zęba, lepił tego. I żył i palił papierosy, siostra mu broniła, to pokryje mu gazecie. Ale to by ludzie zrobili. Jeśli chemii teraz by te rodziny. Nie szukajcie tych papierosów. Nie jest to tak tragicznie. Ja tutaj nie palę teraz tych wszyscy widzicie to też. Ale tym, co to nie jest, to nie w tym rzecz. Bo ja mi palę na przykład w domu, tylko palę albo na balkonie, albo palę pospiewa. Ale to nie świadczy o tym, że nie szukajmy tylko papierosów. Nie szukajmy. Alkohol też jest. Które są najzdrowsze, panie Kazimierzu? Tylko tamte są najzdrowsze. Słuchajcie. Skoro pan nie patrzy, no to nie świadczy. Wszystko, co się... Ale to, co my, ile się chemii, a nie jak ja biorę z Caritasu żywności, z banku żywności, konserwa, mięsna, bo proszę was, 3 lata ważności, no ludzie, no weźcie się opamiętać, ile tam jest chemii. No bo tam nie ma mięsa. Bo... No bo tam jest chemia, z żywności, i trujemy. Tam gadajmy, że to się tym się trujemy. Tym się trujemy. No, widocznie chcą szybciej. Tak, wszystko już wyborują papierosy, nic nie robią papierosy, bo tak się ukichali papierosy. Panie, każdy ma takie siły, jak ma. Nie będę jednego 40-latka się przegonił, co nie pali. Robię to samo, panie Kali, na tym razem. Są ważne, ale... Szanujmy się papierosy, to tak wszystko to by nie raz nie lubię z tego robić. Tak powiem, to jest sprawa kurwanowa jest o wiele większym problemem i jest kurwanowa, to jest walka w sobie kibiców na naszym ośrodku. Jak jest sobie pan, proszę Państwa, na każdej komisji bezpieczeństwa zwracamy, mówimy na ten temat i policji, i straży miejskiej,
bo sytuacja wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy między nimi te cięcia, te podpalenia, to nie jest walka między czym. Gdybyśmy przyszli o 7 hotel do sklepu, to byśmy jeden napis jest zamazywany, za nim ludzie sobie znowu budzi agresję. Nie wiem, czy się Państwo gdzieś dwa tygodnie temu na tym bieżącym, zresztą praca pisała koło Biedronki, tutaj na Wysoku został wywieszony baner. Nie będę mówił, jakie tam słowa były napisane. Szerokość bloku, bieżąca wysokość 10-15, 1/3 budynku. Później z tego, co czytać w prasie, spółdzielnia powiedziała, że się włamali i wyszli na tak wywiesili. No zanim to wszystko, że tak powiem, przyjęła straż i policja, no to czas trwało. Ale w czym jest sprawa? Tu mi się wydaje, że ich zarząd, powiedzmy, bezpieczny kapłan i wszystkie te gremia, to co tutaj są głosy między innymi na razie, to żebyśmy coś w tym temacie robili, zresztą by to policji mówił. Bo to jest ważne. Bezpieczeństwo wieczorem nie będzie można przejść. Nie to, że zapali papierosa, tylko tak, że Państwa, no jest niebezpieczne na osiedlu. Policja o tym wie, mówią, że są specjalne grupy, walczą z tymi psami, to jest walka o upływy, bo to wiąże się z narkotykami, z innymi sprawami, ale tak to wygląda na dzisiaj. Może na Woli Tuchackiej, na Piaskach jest spokojnie, dlaczego? Bo tam jest, ale w miarę jest jednorodnie. Natomiast Kurwanów jest taki specyficzny, że powiedzmy sobie Bojki, Wisła, Marszy, Witosa, Krakowia, powiedzmy umownie, no tak to wygląda. Spokojnie jest jakiś zamknięty, bo nie wypuszczam bez koronawirusa. Teraz będzie to tyle. Trenica granować, tak. Nie ma znaczenia. Jeszcze kończąc już ten temat związany z bezpieczeństwem, chciałem Państwa poinformować, że w ubiegłym tygodniu zostałem zaproszony na takie spotkanie w magistracie zorganizowane przez pana prezydenta, na którym są byli zaproszeni też wszyscy przewodniczący krakowskich dzielnic. To było spotkanie z udziałem komendanta miejskiego policji, komendanta straży miejskiej, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. I było to spotkanie właśnie związane z narastającą falą zabójstw na tym tle walk pseudokibiców w Krakowie. W ubiegłym tygodniu, tak jak Państwo doskonale wiecie, kolejne tego typu zdarzenie miało miejsce. Tam była taka prezentacja, jak Kraków pod względem przestępczości wypada na tle innych dużych polskich miast. No i z tej prezentacji wynika, że w Krakowie jest nieźle, jeśli chodzi. Może nie źle, tylko że jest najmniejsza ilość przestępstw w porównaniu z innymi dużymi polskimi miastami. Stwierdzono jakby, że tutaj jest największa ilość tych przestępstw na tle walk pseudokibiców, bo tu jakby myślę, pseudokibice są najbardziej agresywni. No to też wynika z tego, że dwa kluby ekstraklasy na terenie Krakowa funkcjonują, w innych miastach tak nie ma takiej sytuacji. Takie stanowisko też przedstawia pan prezydent. Też została w tej sprawie podjęta uchwała przez Radę Miasta Krakowa. No jak gdyby no, takie przesłanie jest dla mnie nieco niepokojące z całej tej sytuacji i z tych działań podejmowanych przez władze miasta, że jak gdyby z tego wynika, że główną receptą na wzrost przestępstw wśród środowiska pseudokibiców jest organizowanie debat. Takie debaty mają się odbywać we wszystkich krakowskich dzielnicach w przeciągłym okresie teraz do końca marca. Po skończeniu tego cyklu debat na temat bezpieczeństwa i problemów w poszczególnych dzielnicach odbędzie się jedna ogólna debata ogólnokrakowska na temat bezpieczeństwa. No warto też nie rozmawiać na temat bezpieczeństwa, tylko tutaj wydaje się, że bardziej zasadnym jest podjęcie jakichś zdecydowanych działań i nie wiem, przeznaczenie znaczących środków na wzrost choćby nawet patroli pieszych policji, nie wiem, na tym no będą debaty, skoro będzie debata, no to szanowni panowie, ja bardzo zwolnię o spokój. Wydaje mi się, że no tutaj trudno, żebyśmy takiej debaty też nie organizowali, skoro jest taki program ogólnomiejski. Także no, nie wiem,
styczniu, w lutym, może z początkiem marca, tutaj pewnie taką debatę na temat bezpieczeństwa będziemy chcieli odbyć. Tutaj pan komendant miejski policji się zobowiązał do udziału, pan komendant straży miejskiej, dyrektor, jak wspomniałem, udziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. No to tak anonsuje temat, który się tutaj pojawia, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Na tym pan przewodniczący mnie wyczerpał sprawę. No może ja bym jeszcze chciał odpowiedzieć tutaj panu Kajdańskiemu, że jeśli chodzi o ten śmietnik na parkingu kościelnym na ulicy Szkolnej, no to odbyła się wizyta razem z panią strażniczką, no ale okazuje się, że jest to teren kościelny, w związku z czym strażniczka nie ma prawa tam interweniować i ten śmietnik musi usunąć sobie wziąć. Czyli można, a potem tutaj. Ale to nie było te głosy kluczące. Nie, ale to nie było dużo dyskusji na temat bezpieczeństwa. Ale nie dałbym bezpieczeństwa. Ale panie radny, to było podsumowanie przewodniczącego. Proszę, to w punkcie oświadczenia, że pan oświadczenie będzie chciał. Na temat tego śmietnictwa, bo chciałem powiedzieć o tym, że kilkakrotnie interweniowałem w Wigicie i w MBO i kilkakrotnie zapewniano mnie, że ściągają tam. I ostatnia interwencja dosłownie przed 3 dni do służby miejskiej. Owszem, jest to teren kościelny, ale został on przekazany w użytkowanie dla mieszkańców w ten sposób, że wykonanie tego chodnika i tego parkingu było ze środków publicznych. I na pewno teraz obciążaniem tego, że tam powstaje śmietnik księdza proboszcza, jest po prostu nie na miejscu. I nadal będą tam służby odpowiednio interweniować. Dziękuję. Nie będę podejmował tego tematu, zakończymy.